Można powiedzieć, pocieszająca sprawa, w sobotę na większości, znaczy w Polsce będzie słoneczna pogoda, słoneczna. No, pokaże się słońce, może pokazywać się słońce od czasu do czasu, a nawet miejscami na południu może być go więcej, tylko w województwach północnych będzie się chmurzyło od czasu do czasu i popada słaby śnieg. W dzień, w sobotę temperatura to akurat Barbary, więc będzie niestety mroźna, od minus 8 na Suwalszczyźnie. Nawet i w centrum może ta temperatura być taka rzędu minus 7, no i najcieplej na Podkarpaciu i Wybrzeżu minus 2 stopnie. Jeżeli chodzi o niedzielę, opady niewielkie na zachodzie i północy, to będą opady śniegu, ale na zachodzie mogą przechodzić już zjawisko niebezpieczne, marznący deszcz powodujący gołoleć. I można by było powiedzieć, że w niedzielę na zachodzie już może być temperatura maksymalna 2 stopnie, czyli jakby zaczyna się ocieplenie. Takie lekkie. Poniedziałek strefa frontowa i opady śniegu od zachodu będą szły w kierunku wschodnim. Ten śnieg może być w poniedziałek na północnym wschodzie i w centrum umiarkowane, mieć natężenie. Natomiast od zachodu te opady będą przechodziły deszcz ze śniegiem, lokalnie nawet deszcz i marznący deszcz powodujący gołoleć,